Remonty dwóch dróg w Jastrzębiu-Zdroju są dla rządzących kwestiami priorytetowymi. Ulica Witczaka, przebiegająca przez ścisłe centrum dzielnicy Zdrój, powoli zaczyna przypominać nowoczesną drogę miejską. Z kolei ulica Wyzwolenia, czyli południowa obwodnica miasta, dopiero czeka na rozpoczęcie modernizacji. Dróg w Jastrzębiu-Zdroju wymagających remontu jest wiele, ale na pierwszy ogień poszła właśnie ta, ulica Witczaka w Zdroju. Prace trwają już od pół roku i widać postępy. Stan techniczny na dzień dzisiejszy już jest dość mocno zaawansowany poprzez zimę, której właściwie nie ma. Warstwę tą betonową już mamy zrobioną, warstwę ścieralną pewnie wykonawca zrobi na wiosnę przyszłego roku. Mamy wyprofilowane już chodniki. Mamy już fundamenty pod oświetlenie. Na Witczaka front robót bardzo zaawansowany, za to tu prace dopiero się rozpoczną. W przyszłym roku ruszy remont ulicy Wyzwolenia. Pierwszy etap od ulicy Cieszyńskiej do ulicy Przemysłowej. Fiszka projektowa już została złożona. Jesteśmy na etapie kończenia projektu budowlanego na ten etap. W przyszłym roku pozwolenie na budowę. Myślę, że styczeń-luty. To będzie złożenie wniosku już gotowego. Remont Wyzwolenia również wpisuje się w szerszy projekt transgraniczny. Ulica Wyzwolenia ma się bowiem stać południową obwodnicą Jastrzębia-Zdroju, umożliwiającą sprawne poruszanie się między czeską Karwiną a Jastrzębiem i autostradą A1. W sumie chcemy skończyć te drogi. My zaczynamy, oni kończą. Niestety nasz zakres inwestycyjny jest znacznie większy i zakres finansowy tym bardziej. No ale przynajmniej te tereny inwestycyjne, które są zlokalizowane po obu stronach tej drogi, zostaną na tyle skomunikowane, że już przynajmniej nie będzie takiego argumentu, że nie można do nich dojechać. Szczegółowy harmonogram prac poznamy w przyszłym roku.